Cześć, witam. Wyjazd służbowy, delegacja za Gramanicę. Dziś taki odcinek z terenu. Wyruszyłem o 5 rano. Mamy teraz 8. Jestem już 3 godziny w trasie i jadę za zachodnią granicę naszego kraju, czyli do Niemiec, w okolice Drezna. Na ten moment nagrania jestem w okolicach Żar. Leciałem od siebie S3 tutaj do Zielonej Góry i odbiłem na, jak to się nazywało, Krosno Odrzańskie, tak? Czy jak to było? Już nie pamiętam, no ale mniejsza. Uderzam w okolice Drezna, tam stoi jeden z silników John Deere'a, który remontowałem ostatnio, 40-45. No ostatnio to tak już czas temu byłoby to chyba zimą, musiałbym po filmach zobaczyć, ale silnik dopiero niedawno został uruchomiony, ponieważ ja tam składałem goły słupek, resztę było uzbrajane. O właśnie, jadę na Żary teraz. Silnik był uzbrajany, montowany w maszynie, czyli w prasie hydraulicznej. Silnik napędza tylko pompę. No i niedawno został włożony i wysłany do klienta do pracy. Historia jest taka, że silnik po 2 dniach objawia się dziwnymi różnymi problemami. Tymi problemami jest bardzo słaba praca, brak mocy, zadymienie na niebiesko z wydechu oraz pojawienie się przedmuchu na odmie i pojawienie się oleju z odmy. Jak udało mi się ustalić, prawdopodobnie silnik nie został poddany procedurze docierania. Pracował na zakładzie, gdzie był montowany ten silnik w maszynę, około 3 godzin. I to jest takie no, naciągane 3 godziny, bo ustalałem to wszystko z Patrykiem. I po tych 3 godzinach został wysłany do klienta z całą maszyną i tam poszedł normalnie w robotę. I teraz prawdopodobnie został on przyjechany na samym starcie, tak? Nie został chociaż poddany minimum 10-20 godzinom pracy takiej na wolnych obrotach, takich, aby tylko popracował, żeby trochę to się zaczęło układać wszystko. 3 godziny i poszedł w robotę. No, słabo to brzmi i to będzie bardzo prawdopodobna przyczyna tego, że ten silnik jest po prostu no spalony, tak? Na samym starcie jest spalony. Oczywiście winę podobno ponoszę za to ja, że po tej naprawie, po tak krótkim czasie on uległ awarii i mam jechać to zweryfikować i udowodnić może wręcz, że to jest nie moja wina, tylko wina eksploatacji. Eksploatacja to jest klucz wszystkich awarii. Prawidłowa, jak najbardziej książkowa, ona jak jest tak prowadzona, to silnik musi pracować. A jeżeli, no właśnie, jest robione tak jak jest robione, to nie będzie chodzić i żaden sprzęt się nie ugnie. Nie ma takiego sprzętu, który by to zniósł, tak? Musi być robione, jak książka pisze. Wiecie doskonale, o co mi chodzi, tak? Na początek pojadę, zrzucę pokrywę zaworów, zobaczę luzy zaworowe, ale nie oszukujmy się. No przedmuch przez odmę to nie będzie wina góry. Ewentualnie mogła puścić uszczelka pod głowicą do kanału olejowego, po prostu do któregoś z kanałów gdzieś przy zaworach, czy przy laskach popychaczy, czy coś, czy gdzieś w ogóle, gdzie spływa olej, ale to jest mało prawdopodobne. Bardzo, bardzo mocno właśnie tam gdzieś wylatuje ten olej z tej odmy, czy tam nawet kapie. To nie jest to możliwe, żeby tak uszczelkę przedmuchało. No ale zajadę na miejsce, będę widział. Tak więc taka sytuacja. Jak na przyszłość się temu przed tym uchronić? Tak naprawdę no, po 1,5 roku pierwszych moich napraw dopiero jadę pierwszy raz z takim przypadkiem. Jak na 1,5 roku działalności z silnikami, to myślę, że to jest chyba dobry wynik, że dopiero wyruszam na jakąś poprawkę, ale to nie będzie poprawka. No, trudno mi to w ogóle określić, co z tym zrobić. No jadę, mówię, stwierdzić fakt, może tak. I zobaczyć w przyszłości, trzeba zobaczyć w przyszłości, jak się przed tym uchronić. Jeżeli te silniki pilnuje Patryk, bo Patryk tam z nimi ma dużo do czynienia właśnie po moich remontach i on pilnuje tego docierania, w miarę to wszystko ogarnia tam na miejscu po tym remoncie,
po każdym jednym remoncie, to te silniki chodzą bez problemu, tak? No ale trzeba je poddać pod docieranie. Ten silnik akurat nie przypadł Patrykowi, ktoś inny się nim zajął. No i proszę bardzo, od razu taka sytuacja. Nie wiem, docierać je na miejscu na zimno wstępnie z 20-30 godzin i dopiero puszczać do klientów. Trzeba coś z tym zrobić, bo będą draki. Będą draki. Mam nadzieję, że to pomoże i to trochę mnie zabezpieczy w przyszłości, ale no jeszcze kwestia jest mocno do przemyślenia. Uruchamiać je na miejscu to jest problem, bo to są euro trójki, euro dwójki, wszystko sterowane elektronicznie oczywiście. Trzeba by było zbudować taką albo postawić może taki jeden agregat hydrauliczny albo coś innego, coś co ma ten w ogóle tą elektronikę, cały sterownik do odpalania tego i na miejscu to testować. To by było najlepsze, ale no nie mam skąd takiego czegoś wziąć, budować taki temat, albo może nie wiem, jak ktoś jest obeznany w tej całej elektronice, to może jest możliwość uruchamiania silnika z systemu serwisowego, zakupić cały program diagnostyczny, cały tester taki, czy jest taka opcja, podrzućcie w komentarzu jak możecie. No i na ten moment mojego wywodu to chyba będzie tyle, dolecę na miejsce i będziemy dłubać klienta, a zanim jeszcze dojadę, muszę gdzieś zatrzymać się w sklepie marki Dino albo inne Ino, zakupić sobie typową polską wałówkę, bo nie chciało mi się o 5 czy tam 4 rano robić żadnych kanapek. Zajadę, kupię bułki, kiełbachę, coś do picia i można jechać dalej. I jestem przy silniku, patrzymy co jest grane, jest bardzo suchy, bardzo czysty, nic mu tu nie cieknie, nic mu nie dolega, nic mu nie wykapuje, wszędzie tu jest sucho. Odłożyłem rozrusznik, żebym mógł obracać, bo tutaj dostęp do przedniego koła pasowego jest żaden z tymi chłodnicami. Odkręciłem wlot do turbo, wszędzie jest sucho, czysto i przejrzysto, tak więc jest ok. Dolot tutaj do silnika jest ok, ale kręcę śrubokrętem, prawdą dla pewności luzy zaworowe i wyjmę jeden z wtryskiwaczy, pokręcę rozrusznikiem po wstawieniu przyrządu do pomiaru ciśnienia i będę wszystko wiedział. Tak więc chwila jeszcze, muszę podłubać, ale też nie mogę tak za dużo tą kamerą tu robić, no bo wiecie, no jestem trochę w innym narodzie i tutaj rozmawiają, a ja nie wiem co rozmawiają. No i doszło do tego co mówiłem, mamy pomiar 18 bar na rozruch, czyli sprawdzałem wtryskiwacz, gdzieś go tu mam ładnie zawiniętego. Ale lubię takie fuchy na terenie. O, końcówka wtryskiwacza wygląda ładnie. Spalać spala. Może w lepszym jakimś, o. Ale no. Wiadomo co się dzieje, tak? Wszystko jest jasne praktycznie. Taka ładna była jednostka zrobiona. No i jeszcze tu chwilę posiedzę, jeszcze może wyjmę drugi wtryskiwacz na drugim cylindrze, to zobaczę i wtedy będzie dokładnie jasno. To właśnie napędza ten silnik. Taki zestaw pomp hydraulicznych do gniecenia złomu i innych ciężkich rzeczy. Cały rząd, 3 sztuki. Dobrze? 1, 2, no 3 i tam jeszcze jakaś 4 na końcu coś robi. Jest tego multum. No i mamy drugi cylinder i drugi cylinder jest petarda. Dla świętego spokoju sprawdzam ostatni i wtedy już na pewno będzie wszystko wiadomo. Być może na tym jednym zestawie może być, że on jest wadliwy, a być może po prostu ten ostatni, bo to jest tak naprawdę 4 cylinder. No, jako że podczas chłodzenia jest ostatni, to mógł przyłapać, po prostu mógł tamten przyłapać i narobić bałaganu. Ale to i tak sprowadza się do tego, że po prostu on został przyjechany na starcie. To co mówiłem, powtarzam kolejny raz, bo taka jest prawda. I wszyscy raczej się ze mną zgodzą, aczkolwiek pozostawiam temat do dyskusji. No i moi drodzy widzowie, to jest coś pięknego. Każdy cylinder ma inne ciśnienie. To jest coś normalnie, aż mi się śmiać chce. No nic, no co, to jest ewidentnie... Kurde, no mówię, zobaczcie jak go złożyłem.
Nic nawet, no ale no nie miał też okazji trochę popracować dłużej. No ale tak jak patrząc tu po pompach, po tym wszystkim, no gdzieś jest coś spocone, tak więc no trochę się już przykurzył. Ale no to nic jest innego, jest błąd docierania. Jak każdy cylinder może mieć inne ciśnienie. Moja propozycja jest tutaj taka, że składam to zaraz, uruchamiam jeszcze. Ogólnie to jest to takie złomowisko, taka cała maszyna. Ogólnie zobaczcie jakie siłowniki, kurwa. Ulala. Taki tłok. No ale więcej nie będę pokazywał, bo nie wiem czy tak można. Podejrzewam, że nie. No i ogólnie no jednostka jest tutaj. Ja popuszczałem śrubki od poszczególnych wtryskiwaczy, żeby było łatwiej mi wyjąć. Tu mamy nową pompę wtryskową, więc tu nie ma do czego się przyczepić. Oj. Mam jeszcze taką propozycję, aby ten silnik puścić dalej w robotę, ale nie pod obciążeniem, tylko niech pochodzi znowu jeden dzień na wolnych obrotach i być może to jeszcze się ułoży, wiecie? Takie mam wrażenie, że jeszcze to jest do odratowania, ale no kurde, trudno powiedzieć. Puścić w ruch, zobaczyć co się dzieje, a na ten moment składam to, uruchamiam. Tu jeszcze podpowiem, że spróbować popracować jeden dzień na wolnych obrotach tym silnikiem, aby spróbować to jeszcze raz ułożyć, tak jak powtórzę. A za ten czas muszę składać ten silnik, który jest u mnie, który leży rozebrany. Trzeba go składać w całość i być już w pogotowiu, że ten silnik będzie do przekładki i wróci na poprawkę, czyli na zmianę zestawów naprawczych, no bo został załatwiony, tak? Tyle w temacie. Zakładam to wszystko, uruchamiamy i patrzymy co się dzieje. No i próbujemy rozgrzać silnik, ale to jest bez sensu. Dopiero jak się rozgrzeje. Testuję silnik cały czas i założenie jest takie, jak mówiłem wcześniej, jeden dzień jeszcze niech popracuje sobie na spokojnie, może mu przejdzie, może jeszcze się to ułoży, ale fakt jest faktem, że dostał, że tak brzydko mówiąc, pierdol na starcie i niech on pochodzi jeszcze, może to się uda, że się to ułoży i dopracuje, jeżeli nie, musi wjechać w drugi słupek, bo to inaczej będzie krucho. Mamy 800 obrotów, 1,28 bara, 77 stopni temperaturę. Dajemy start. Siedzę tu już kilka godzin. Testuję i patrzcie. Coraz mniej idzie na wolnych obrotach. Wrota pootwierane i ma chodzić. I będzie pracował. No i pomału kończy się ta przygoda, wypad na Niemcy, na szybki serwis. Tak jak widzieliście, już nie będę 10 raz powtarzał co się dzieje. Czekam na informacje po 2 dniach pracy o silniku, co jest pięć, co się dzieje, czy pracuje, czy do wymiany, czy co. Ale obstawiam, że dojdzie do siebie ten silnik. Dostał trochę szoku, ale dojdzie do siebie i będzie robił robotę. Takie jest moje przeczucie. A teraz jeszcze jedna sprawa.
drodzy Polacy, rodacy, powiedzcie mi jedną rzecz. Jak to jest? No jak to jest możliwe, że po niemieckiej stronie, na niemieckim złomie, każdy, kto mnie zobaczył, każdy jeden, kto zobaczył rejestrację mojego auta, numery rejestracyjne, wszyscy jednogłośnie podchodzili, patrzeli i mówili: o kurwa mać! To było pierwsze słowa każdego Niemca, który do mnie podszedł. No wiecie co? Co ja się nie uśmiałem? I następne co ich ulubione słowo, pokazywali na silnik i: o gówno! Nie, że szajse, tylko: o gówno! I jak coś chodzili, coś im tam nie pasowało, coś tam ten, słyszałem na placu, też tylko słyszałem: o kurwa mać! I tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Bardzo ładnie, bardzo fajnie, jak na razie wszystko wyszło. To by było na tyle i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!